10 minut po 11. Jazda kontrolowana. Jazda kontrolowana. Zapraszają Bernadeta Szczypta i instruktor nauki jazdy Tomasz Pogroszewski. Bo to też tu musi się zapalić światełko, nie tylko tam. A ja tam patrzę na to główne światełko pod zegarem. To jeszcze raz. To się poczekamy teraz 4 sekundy, to będzie dokładnie 10 minut po 11. Dzień dobry, panie Tomku. Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu. Jak się pan miewa? Bardzo dobrze się miewam, pogoda ładna, więc trudno się źle miewać. Proszę państwa, proszę docenić naszą kompozycję kolorystyczną. Mhm. Biało. Czerwono. Wczoraj do siebie zadzwoniliśmy wieczorem i pomyśleliśmy, że się ubierzemy tak patriotycznie. Tak, jeszcze pani ma taki ładny akcencik. Taki akcencik, taką kropelkę krwi. Bardzo ładna kropelka krwi. I napis 1918. Tak, i ma nim jest biało-czerwona. Ja też mam trochę, bo ja mam to białe takie centki. A co to pani? Tam pan ma w ogóle? A takie nie znaczki, nie zagłębiajmy się, jakie znaczki. Nie, kamera aż tak nie zbliży i nie będzie tego widać. Ale znaczki są białe, jest biało-czerwono. Można nas oczywiście oglądać za to, żeby nas było przepięknie widać i jak najbardziej korzystnie. Mm-hmm. Bo to też jest ważne. Jest kamera, dobrze mnie widać. Dba o to Marek Kołodziej, który jest po tamtej stronie reżyserki, a po tej stronie reżyserki, czyli po lewej, jest Marek Maśniak, który pełni dyżur telefoniczny, czuwa także nad naszą skrzynką mailową i nad Facebookiem. No i Jan Pielichowski przecież jest z nami nadal. O, jak się cieszy. No to dobrze, panie Tomku. Przystąpmy do działania? Przystępujmy. Co słychać? Jak się jechało do radia? I parę takich spostrzeżeń w ogóle. Może pierwsze spostrzeżenie to chociaż... A przepraszam, ale ja powiedziałam, gdzie nas widać? Na kanale Polskiego Radia na YouTube. Nie powiedziałam. Nie wiem. Co ja mówię, że nas widać? Ja wie pani, ja się tak skupiam, że nie wiem, co pani mówi, bo się skupiam na tym, co ja mam powiedzieć i nie zawsze kontroluję. Jeszcze raz. Nie słucham, proszę, nie pan? Bardzo. Nie słucham, ale zależy w którym momencie. Jak pani mówi o tym YouTubie i tak dalej, to wtedy pani nie słucham, bo wiem, że pani mówi rzeczy dla mnie nieistotne. Dla słuchaczy istotne. Co słowo, to bardziej się pan pogrąża. No dobra, to już się nie będę odzywał. Proszę już na chwilę zamilknąć, żebym ja o tym zapomniała. Na szczęście mam krótką pamięć i dobrze. Pozdrawiamy naszych czatujących, bo oczywiście. Można przecież z nami się komunikować. Pan Piotr, pan Darek, pan Roman, pan Łukasz się melduje wręcz. Cieszę się, że się dobrze. Wszyscy zameldowali. Część przynajmniej się zameldowała. Może pan startować, proszę. No więc jak się jechało do tego radia? To spostrzeżenie. Zima nadchodzi, więc rowerzystów będzie coraz mniej, ale dzisiaj widziałem taką panią, no bo nie mogę powiedzieć, że to była młoda osoba, powiedzmy w wieku lat 18-19, raczej taka w wieku około 40 lat, która jechała rowerem środkiem pasa ruchu. Mhm. Więc drodzy rowerzyści, nie jeździmy środkiem pasa ruchu. Możemy jechać środkiem pasa ruchu tylko w momencie, jeżeli dojeżdżamy do skrzyżowania i na tym skrzyżowaniu jest możliwość pojechania w więcej niż jednym kierunku. Wtedy możemy jechać środkiem pasa. Ta pani jechała środkiem pasa, potem dojeżdżając do Jałowego, bo jechaliśmy Wyspiańskiego, czyli chciała skręcić w prawo to na torowisko, zbliżyła się nawet, powiem, że bardziej do osi jezdni, do środka jezdni i potem skręciła sobie płynnie w prawo na prawy pas. Czyli przecięła jak gdyby prawie dwa pasy ruchu. Dla mnie było to zupełnie nieczytelne, aczkolwiek nie miałem do niej końca zaufania, więc jechałem ostrożnie. Ale pani na pewno swoją własną logiką się kierowała. Tak, ale jak w momencie, gdy zmieniła ten pas ruchu, dalej jechała środkiem pasa. Potem przez torowisko też środkiem pasa. Więc rowerzyści nie powinni jechać środkiem pasa, powinni jechać przy prawej krawędzi. A drugie, co ciekawego mnie spotkało, kursantka moja zatrzymała się na drodze z pierwszeństwem na skrzyżowaniu. Miała skręcić w lewo. Z lewej strony miała pojazd, oczywiście ten, który ma jej ustąpić pierwszeństwa. Ja mówię, czemu nie jedziesz? Ona mówi, nie wiem, ten pan z boku tak na mnie złowrogo patrzy. Czyli nawiązała z nim kontakt wzrokowy. Ja mówię, to jak złowrogo na ciebie patrzy, to znaczy, że on ma pierwszeństwo. Ja mówię, złowrogo patrzy, bo ty nie jedziesz. Ja wiem, co było w tym wzroku. Stój, ani mi się waży jechać. Naprawdę. Nie, on w tym wzroku musiał mieć raczej to, że jedź właśnie, nie stój, czego czekasz, przecież to ty masz pierwszeństwo. Ale ona to odebrała inaczej, złowrogo, więc mówi, ja się boję, nie jadę. Także, całym sercem kursantkę rozumiem i pozdrawiam. Tak, bo kursanci, musicie państwo wiedzieć, że nie zawsze mają świadomość tego pierwszeństwa. My nie zawsze mówimy im, jesteś na drodze głównej, to temu masz ustąpić, albo temu nie ustępujesz. Oni muszą sami podejmować decyzję, więc tutaj była taka sytuacja, że ona musiała sama podjąć decyzję, zatrzymała się, myślałem, że pojedzie dalej, a ona stała i patrzyła na pana, który złowrogo na nią patrzył. Apel? Apel taki, że kochani nasi słuchacze, pamiętajcie o tym, że
kursant, on się uczy, on nie umie jeszcze jeździć, on nie ogarnia tego wszystkiego, jest dla niego tych informacji na drodze jest za dużo. I zmiana biegu, i wciśnięcie sprzęgła, i hamulca, i kierunkowskazu, jeszcze kto ma pierwszeństwo, a temu ustąpić, a temu nie muszę ustępować i tak dalej. Więc oni się gubią i nie patrzcie na nich złowrogo, bo oni się wtedy boją. Ona się przelękła, ona się schowała w sobie i mówi, jak on na mnie tak patrzy, to ja będę lepiej stała, będzie bezpiecznie. I wybrała się na emigrację wewnętrzną. Emigrację wewnętrzną. A jeszcze jedno spostrzeżenie moje. Linie przystankowe. Nie wiem, dużo ich takich ładnych wymalowano, ale chodzi panu o te wzorki? O te szlaczki? Tak, to jest linia szlaczek. Przystankowa, taki zygzaczek. Mhm. Nie wiem, komu przyszło do głowy malować to wszędzie, czy jest potrzeba, czy nie ma może takiej potrzeby. Może farby zostało. Według mnie ta linia przystankowa powinna być tylko tam malowana, gdzie pojazdy, jeżeli staną na tej linii przystankowej, to zablokują wjazd autobusu na przystanek. Więc jeżeli jest jeden pas ruchu, czyli my jedziemy za autobusem i jest linia przystankowa, wiadomo, autobus stanie przy przystanku, przy słupku. Ale jeżeli tego autobusu nie ma, moim obowiązkiem jest stanąć przed linią przystankową, ale przecież ten autobus tam nie wjedzie, bo jest jeden pas ruchu. Z przeciwnego kierunku jadą pojazdy, autobus stoi za mną, to po co jest ta linia przystankowa? Dla kogo ona jest wymalowana? Zupełnie bez sensu. Ładnie wygląda. I miałem coś taką sytuację. Dzieje. Zatrzymałem się z kursantem przed linią przystankową na Langiewicza. Moim zdaniem namalowaną bez sensu, nikomu do niczego nie służy. I pan za mną trąbił. No więc nie wytrzymałem, a był korek, bo był zamknięty przejazd kolejowy. Wysiadłem z samochodu, poszedłem do pana. Mówię, czemu pan na mnie trąbi? Niech pan podjedzie. Mówię, proszę pana, ja rozumiem, że może pan nie znać przepisów ruchu drogowego, ale tam jest linia przystankowa, na którą nie wolno wjeżdżać, nie wolno na niej stawać. Można po niej jeździć, ale stawać nie wolno. Aha. Zamknął pan okno, wsiadłem do samochodu. Ale jest namalowana naprawdę bez sensu. Bo na przykład, wróćmy do tego, tak? Czy nie? Dobrze, ale proszę wrócić, oczywiście. Wracam. A zaraz przy temat grafice, pieszych, proszę. Przy grafice, linia przystankowa ma sens, bo jeżeli my wyjeżdżamy przy grafice w prawo, na ten przystanek, na pas zanikający i jest przystanek, jeżeli na nim nie staniemy, to autobus ma możliwość wjechania drugim pasem i wjechania na przystanek. Wtedy to ma sens. Sens ma także rozmowa o tym, jakie przepisy obowiązują pieszych. Temat pieszych to temat dzisiejszej jazdy kontrolowanej. Bardzo nas interesują państwa przemyślenia na temat tego, jak piesi zachowują się, no szeroko mówiąc, w ogóle jako użytkownicy dróg. O, tak to określmy. 17 i 7 dwójek. Można także czatować. Nasz kanał na YouTube jest do państwa dyspozycji. Kanał Polskiego Radia Rzeszów. Można także pisać maile jazda@radio.rzeszow.pl i komentować na Facebooku. Wszystko można robić. Państwo, ci, którzy oglądają nas na kanale YouTube Polskiego Radia Rzeszów, no to widzieli, że jakaś biała postać wtargnęła do naszego studia. Był to Jerzy Dziobak, nasz realizator w przepięknej urody radiowej koszulce białej. Cały na biało. Tak, cały na... Przyszedł i o czym on panu opowiadał, bo skupiłam się na odbieraniu od państwa wiadomości. O tym, że był w Lwowie i tam zobaczył taki nietypowy znak. Nad sygnalizatorem świetlnym było takie pole wyłączone, powierzchnia taka namalowana, poszatkowana żółtymi liniami. To jest miejsce, gdzie nie wolno się zatrzymywać, gdzie nie wolno stawać podczas jazdy. Ale to trudne do ocenienia. To musiałbym zobaczyć z lotu ptaka, z Google Maps, na czym to sztuka polega, bo nie do końca rozumiem tą intencję. Ale mówił, że to bardzo fajnie działa, że to ma sens i jest okej. Okay. Tutaj pan też sprawdza sobie powolutku. Tak, ale to nie teraz. Może za chwilkę Berta, od pana Dariusza. Panie Dariuszu, ja muszę to zlokalizować. Podziwiamy rysunek. Bomba. Dobra, panie Dariuszu, jak pan nas słucha? Gdyby pan mógł, nie wiem, jeżeli pan ma możliwość rzucić nam to z Google Maps i tak, żeby było widać, czy ja przechodzę, mam przechodzić, czy piesi przechodzą z chodnika na chodnik, czy tam coś jeszcze rozdziela, jakiś łańcuch, trawa jakaś, czy jest łańcuch, czy jest trawa, czy jest jakaś przeszkoda, czy przechodzą z chodnika na chodnik, bo to jest bardzo istotne w przechodzeniu przez jezdnię. To panie Dariuszu, prosimy o takie postscriptum, a tymczasem pan Krzysztof przy telefonie. Panie Krzysztofie, radosny dzień dobry. Prosimy bardzo. A propos linii przystankowej. Tak. Sytuacja taka, że stoimy przed linią przystankową, za nami jest autobus, a za linią przystankową nie ma miejsca na następny pojazd. Tak. I dla ten nas. Tył za mną trąbi. Tak. No. I też paradoksalna sytuacja, tak, że nie przejadę na tym jednym kierunkowym pasie. Tak, ma pan rację. I pan nie ma prawa wjechać, bo pan stanie na linii przystankowej, tak, więc policja, który by tam stał, pana ukarze. Dlatego to jest bzdura, te linie przystankowe w takich miejscach, jak nawet pan teraz mówi. No choćby z tego tak, powodu. Tak, tak. Powinni bardzo to weryfikować i w jakiś sposób czujni być, nie? No i zresztą słuchać radia, nie?
Tak. No radia tak. Słuchać zawsze. Ja nie wiem, komu sytuacji. Się to się spodobało, te zygzaczki takie, czy one ładnie wyglądają, czy nie wiem, czy farby nie, jest za dużo. Się. No, przydają się, a jeszcze w Krakowie mamy podwyższenie wyspę. Aha. Jak między tramwajem, a przystankiem jest wyspa i zygzak oczywiście. No ale to jeszcze jak tramwaj jest, to jest fajnie, prawda? Bo, tak, bo wszyscy kochamy tramwaje. On przyjeżdża, staje i ci ludzie muszą przejść, także to jest jeszcze w miarę uzasadnione. To przynajmniej w miarę, tylko w ogóle uzasadnione. Ale te linie przystankowe w Rzeszowie, to bez sensu są pomalowane niektóre. Bo pan Krzysztof z Krakowa? Nie, ale ten ale pan jeździ. I w Rzeszowie nam się szykuje też, nie? Co, tramwaj? Oczywiście. Jaki tramwaj? Co się gdzie, pan w ogóle pan mówi? Nie chcę tramwaj w Rzeszowie. No jej, najpierw kolejka nadziemna, potem jeszcze i tramwaj? No i jeszcze może metro. No i trolejbus. Metro dobrze. A metro fajne by było, ja cię to kuć. Nie wiem, coś się wykuje. Pozdrawiam. Panie Krzysztofie, serdeczności moc. A tak pytam, czy pan Krzysztof z Krakowa telefonuje, bo straszny smog dzisiaj ponoć w Krakowie. Smog. Tak, i w Lublinie. Tak, może ktoś z państwa w Lublinie. Aż szukałem jakiegoś tekstu do smoku, smoka. Nie rymu. Takiego rozumiem, ale nieważne. Nie. Smok jest, stronę, tak. Smok jest, to prawda. Dwukrotnie przekroczona wartość z tego, co słyszałem. Tak. Smogowa. Pan ale dobrze, u nas nie ma. One są przewiewy w Rzeszowie, czyściutko. Zapraszamy wszystkich do Rzeszowa. I tu się pan, panie Tomaszku. Tak. Pomyślałam, że można do pana, panie Tomaszku. To pani Bernadetko. Noce i dnie. A, Tomasz. Tak. Powiem panu w sekrecie, że do mojego męża mówię czasami Bogumił. O! Tomaszku. Dobra, mi Bogumił to mi się źle kojarzy. A Tomaszku dlaczego? To od razu mi się kojarzy z takim rozrabiaką właśnie, jak z Nocy i Dni. Pan Darek obiecał, że zaraz podeślę to zdjęcie, o które pan prosił. I ja również oczywiście, panie Darku. A teraz mamy drugi pan Darek. Wow. Drugi pan Darek pyta, czy mogę ominąć autobus, który zatrzymał się na przystanku autobusowym, ale nie ma zatoczki, tylko stanął na drodze i ją zablokował. W przypadku, jak jest podwójna ciągła. Jak widoczność naprzeciwko jest dobra i nic nie jedzie. No właśnie, nie mogę. Drodzy słuchacze, ja miałem sam taki przypadek. Niejednokrotnie często się to zdarza. Nie pamiętam ulicy, nieważne. Dojechaliśmy z kursantem do autobusu, który się zatrzymał na przystanku autobusowym, tak jak pan opisuje, dokładnie to samo. Linia podwójna ciągła, stoimy. Kursant się pyta, panie Tomku, omijać? Ja mówię, no nie możesz, linia podwójna ciągła, nie wolno, zaraz ruszy. Ale stoimy minutę, dwie minuty, on nie rusza. Pojazdy nas zaczynają omijać, czyli po tej podwójnej jadą. Myślę sobie, co ja mam robić, ile ja będę stał. Może on jakiś czas odlicza, żeby z tego przystanku odjechać. Może będzie stał 5 minut, może 10 minut, trudno powiedzieć. Bo przyjechał za wcześnie na przykład. No więc doszedłem do wniosku po pewnym czasie, nie wiem ile to było, dla mnie to była wieczność. Mówię, wiesz co, jedziemy, trudno. Podwójna to podwójna, jedziemy. Ale on się pyta, panie Tomku, co mam zrobić na egzaminie? Mówię, nie wiem, wiesz co, chyba stać i czekać, aż on odjedzie, aż się zlituje. No bo podwójna ciągła. Czyli stać. No. Stać, z tego czekać. Wynika, stać. Tylko autobus powinien zatrzymać się, wypuścić, wpuścić pasażerów i pojechać dalej. A ten sobie stał tak po prostu, nie wiem co robił. Melduje się jeszcze pan Witek z Londynu. O. Takie tutaj emotikony biało-czerwona również zamieszczona. Świetnie. A przy telefonie pan Adam. Panie Adamie, dzień dobry. Dzień dobry pani. Witamy. Pan jest kierowcą autobusu, tak? Tak, zgadza się. No to co pan myśli o tych liniach? Mhm. To dla mnie to jest chore, bo po prostu te linie to są tak porobione, że po prostu już na faktycznie po prostu ksiądz siebie zatrzymać, a czasami jest taka sytuacja, że po prostu trzeba najechać na tą linię i po prostu faktycznie, tak jak pan Tomek mówi, że przyjedzie policja, jest mandat. Ja jestem kierowcą, jeżdżę do Warszawy. Miałem w Warszawie taki przypadek właśnie, po prostu pan jechał osobówką, po prostu była sytuacja taka, że musiał na tej linii wjechać. Nie wiadomo, z jakiej strony znalazła się policja i po prostu pan prawdopodobnie zaczął go spisywać. Widocznie musiał dostać mandat. Mm-hmm. Także po prostu jest to dla mnie troszkę jest, tak jakby powiedzieć, nie do pojęcia, no ale po prostu ktoś po prostu stwierdził, że tak ma być, no i po prostu za to po prostu jest przypadek taki, jaki jest. Ale ja w innej sprawie jestem, taka sprawa, niech mi pan Tomek wytłumaczy, czy u nas w Polsce jest taka możliwość, jeżeli ja, proszę państwa, wyprzedzam samochód, jadąc do Warszawy, jadę, jest ograniczenie 70, ktoś jedzie 50, ja mogę go wyprzedzić. Mhm. I proszę panią, w trakcie wyprzedzania, tak. A to jest właśnie tutaj, dajmy na tym odcinku z Rzeszowa do Kolbuszowy, jest ten odcinek, że można jechać 80, nawet przez ten las, to tam jest tędy, bo tam jest tablica 80. I miałem taki przypadek, wyprzedzając, jechało dwóch takich młodych podlotków i proszę panią, on mi nagle przyspieszył.
ja musiałem po prostu wyhamować, bo sprzeciwka nie zdążyłem go po prostu wyprzedzić tego, bo sprzeciwka jechał samochód. Dla mnie to jest po prostu chore, po prostu co w ogóle się po prostu... No złośliwość chyba jakaś taka. Złośliwość. Złośliwość paskudna. Ja powiem to jeszcze krótko na temat. Jeździłem w Anglii autobusem, jeździłem we Włoszech autobusem i po prostu wiem, jak można i co można robić. Także po prostu wiem i po prostu znam troszkę, bo już troszkę pojeździłem sobie, także po prostu w Anglii, tak jak mówię, we Włoszech jeździłem, w Anglii jeździłem 3 lata, we Włoszech jeździłem 2 lata, także po prostu znam prawo i po prostu wiem, jak po prostu tego, tak, ale u nas to po prostu jest czasami bezprawie. Dziękujemy. Może akurat zajmą się teraz i po prostu będą działać. Dobrze. Dziękujemy serdecznie, panie Adamie, pozdrawiamy. No policja już skończyła. Strajk? Tak. Tylko teraz jeszcze pewnie te zwolnienia potrwają chwilę, to nie tak, że... Wczoraj porozumienie. Ja też się na tym zastanawiałem. No, jak do roboty wrócił teraz? Jak ktoś wróci ze zwolnienia, jak ma jeszcze 2 dni zwolnienia, to jak on wróci do roboty? Nie, no nie wróci, no nie może wrócić. Nie może wrócić. Nie można pracować na no L4 właśnie. Przecież. No ale wtedy co, jak przyjdzie do pracy, to mu się co, te chorobowe, co mu się kasuje całe, czyli co, pensję dostanie, czy nie dostanie? Jak? Normalnie dostaje ileś ale tam, ile dostaje. Nie, no ale wróci do pracy przed kończeniem zwolnienia. Nie może, no może ale wróci, no bo się dobrze poczułem i wracam sobie. Aha, bo takie ozdrowienie po decyzji. Tak. Nie, tak wtedy? Nie wolno robić. Ale co wtedy się byście? Nieważne, coś to trzeba kogoś od prawa pracy. Panie Tomku, ustosunkujmy się jeszcze do wyprzedzania. Zaraz do wyprzedzania, ale najpierw do siłowych rozwiązań na drodze. Nie propagujemy siłowych rozwiązań. Jesteśmy przeciwko siłowym rozwiązaniom, chociaż również nam także nerwy puszczają. Oczywiście. Ale nie posuwamy się do tego, żeby bić innych. No ja miałem ostatnio tak. Zbił pan kogoś? Nie, ale miałem taką sytuację, gdzie kursantka jechała, nas chciał wyprzedzić drugi pojazd, a pas się zwężała z przeciwnego kierunku. Ten drugi pas w przeciwnym kierunku był zupełnie zablokowany. Gdybyśmy my nie zaczęli hamować, 100% albo by w nasz bok wjechał, albo w te pojazdy, które stały z przeciwnego kierunku. Ktoś niemyślący człowiek jechał i miałem taką samą myśl, jak słuchacz nasz, że powinno się w jakiś sposób takiego człowieka ukarać. Zupełnie bezmyślnie, nie wiem czemu on to zrobił, czemu nas wyprzedzał w ten sposób. Ale wróćmy do pana. Dobrze, i powiedzmy o tym wyprzedzaniu. Drodzy słuchacze, mówcie wszystkim swoim znajomym, wszystkim przyjaciołom, kierowcom, tym, którzy jeżdżą, którzy nie jeżdżą. Nie mamy prawa, przepis to mówi, kodeks przepisów ruchu drogowego mówią, że nie mamy prawa przyspieszać w momencie, jak jesteśmy wyprzedzani. W momencie, gdy nas ktoś wyprzedza, nie mamy prawa przyspieszać i nie mamy prawa przyspieszyć bezpośrednio po tym wyprzedzeniu. Czyli jeżeli ktoś nas wyprzedził, też nie mamy prawa przyspieszyć, on musi od nas odjechać. Tak mówi przepis. Zabrania się przyspieszania, jeżeli jesteśmy wyprzedzani. Koniec, kropka. Kropka. I ci młodzi ludzie robili oczywiście nieprawidłowo, źle, aczkolwiek chcieli zirytować kierowcę. Panie Tomku, bo my mamy ważny temat. Te też są ważne oczywiście, ale te przynajmniej przejścia? No, przejścia, znaczy, dla pieszych i w ogóle pieszych. Tyle mamy pięknych grafik, które pan Tomek własnoręcznie tutaj przygotował. Ja wydrukowałam, ale będzie można je obejrzeć także na naszym kanale na YouTube. Już za moment będziemy prezentować, będziemy rozmawiać. Marek jest już także przygotowany z tymi wszystkimi planszami, a pan Darek przesłał do nas dokładne zdjęcie. Omówimy je za chwilkę. Jazda kontrolowana. Jazda kontrolowana. Jesteśmy bombardowani pytaniami, informacjami od państwa. Bardzo się z tego cieszymy. Pan Florian przy telefonie. Dzień dobry, panie Florianie. Dzień dobry. Prosimy bardzo. Mam pytanko, czy na drodze publicznej można prowadzić trening uczniów ze szkoły, gimnazjum czy podstawowej? Trening jaki? No właśnie. Trening WF-u. Dokładnie trening na łyżwarolkach. Ale czemu się pan tak śmieje? No a gdzie WF-iści mają trenować z dziećmi na łyżwarolkach? Na boisku. No jak na jakim boisku? Na placu, na ale boisku, to musi nie być, wiem, gdzie. Wie pan, równa powierzchnia na łyżwarolkach. No w parku są lejki takie te asfaltowe. Wykładane jeszcze kostką. Kochani moi słuchacze, no nie ma Dziękujemy szans. Panie Florianie, dziękuję. Już pan Tomek odpowiada. No nie ma szans. Droga publiczna jest to droga publiczna. Ona służy do poruszania się pojazdu. Łyżwarolki mają kółka. No ale to łyżwarolka to jest nic. To jest nic, to jest środek jakiejś takiej, nie wiem, do zabawy. To jest jak hulajnoga, jak deskorolka. Pan oczywiście wie, że mistrzostwa poważne rozgrywane są. Ale na skateparku, w innych miejscach, nie na drodze publicznej. Tak jak na rolkach nie wolno jeździć po chodniku, bo po chodniku tylko piesi. Dobra, a co z biegami? Jakimi biegami? Biegi różnego rodzaju, które drogami publicznymi przebiegują, biegi. Nie wiem, to masowe. Zezwolenie muszą mieć jakieś.
No muszę mieć zezwolenie, nie może być inaczej. No nie można sobie biegać po drodze, tak? Że pani wyjdzie, pięć osób wyjdzie, albo stworzy się jakaś grupa, kolumna i będą wszyscy sobie biegli. Przecież mogą, jak stworzą kolumnę, to w sumie kolumna może się poruszać. A jak łyżworoki stworzą kolumnę? Ja sobie tego nie wyobrażam. No ale może być, no dobra. Łyżwarolki tworzą kolumnę, czyli ustawiają się po cztery osoby obok siebie, po dwie osoby obok siebie. Z przodu jest kierownik tej grupy, czyli dobrze, ten kierujący. Dobrze, bo już wkręcam pana, czyli tak. Nie powinno się jeszcze tak prowadzić treningu. Jeszcze muszą być oświetlenie, jak jest po zmierzchu. Nie, no nie ma takiej opcji. Pan Marek pisze, w szkole na korytarzu niech jeżdżą. No jak? No tak, no droga publiczna, przecież tam może przyjechać samochód, tam może... To jest ta sama sytuacja, jak ta pani z dzieckiem, która na osiedlu się dziecko bawiło na drodze. No i gdyby zaszła jakaś sytuacja, załóżmy, bandyta, nie wiem, okradł bank i ucieka po tej drodze, gdzie dzieci są uczone jazdy na rolkach. Przecież to jest droga publiczna, no nie mogą tam się dzieci uczyć. No niech się pan już nie denerwuje. To ja się tak samo denerwuję, widzicie państwo, to jest takie kuriozalne jak na przykład kolarze. Gdzie oni mają trenować? Jeżeli jest ścieżka rowerowa... Tak? No już będzie nasza obwodnica, jest ścieżka rowerowa. To ten kolarz, który trenuje, który chce jechać szybko, on nie ma prawa jechać po asfalcie, on musi jechać ścieżką rowerową. Za to będzie ukarany, tak? A jak ma jechać ścieżką rowerową, jak on ma takie cienkie oponki, duże ciśnienie, czyli a tam jest kostka. Czyli pan kolarzy rozumie, a łyżworolkarzy nie rozumie? Ja nauczyciela nie rozumiem, który bierze odpowiedzialność za te dzieci. Nie wiem, ja tutaj... To niech on jeszcze uczy ja jazdy, myślę, że pan jazdy ma uraz na łyżwach na zamarzniętym tym jeziorze. Panie Tomku, ja tutaj przeczuwam uraz do łyżew, tudzież do łyżworolek u pana. Nie, ja uwielbiam. Łyżwy mnie, rolki bardziej. Ja jeżdżę na rolkach. Oczywiście. Muszę to jakoś dojść do tego, o co tu chodzi. Nie, ja myślę o tym, że ten pan jest odpowiedzialny za dzieci i musi myśleć tak o tym, co się dzieje, co się może wydarzyć. No zbieg okoliczności może być taki kuriozalny, że niestety, ale dojdzie do tragedii. Więc tak jak powiedziałem, to niech pan uczy jazdy na łyżwach na zamarzniętym jeziorze, nie? Bzdura. Nie na drodze, no przecież to jest bez sensu. Słyszał można dać bez jakiś parking ewentualnie. Już będzie bezpieczniej. Zmieńmy temat. Tak, proszę, bo ja też jestem. A ja się jeszcze denerwuję trochę, ale to nic. Ja panuję nad emocjami. Ja też, ja momentalnie się wyciszam. Wow. Już się wyciszam. Już? Super. Już, to dobrze, cicho. Bo teraz taki wyciszony będzie pan mógł podejść do tego zdjęcia, które przesłał do nas pan Darek. Marek pewnie za moment na naszym kanale YouTube. O, już pokazał Marek. Proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. Tak wygląda ta sytuacja. Ja nawet sobie otworzyłem to w telefonie, więc... Z tego, co pan nam pokazuje... Tutaj przechodzą ludzie, te czerwone strzałki. Tylko teraz, jeżeli ci ludzie przechodzą tak, jak pokazują strzałki, to możliwe jest przejście przez jezdnię na skrzyżowaniu, mimo że nie ma przejścia dla pieszych. Bo przejście dla pieszych... Jest dalej. Bo o tym będziemy mówili, potem jak będziemy po kolei jechali z naszym tematem, to o tym będziemy mówili. Teraz wróćmy do tego rysunku. Jeżeli ci piesi przechodzą faktycznie w obrębie skrzyżowania z chodnika na chodnik, to jest to wszystko prawidłowe. No ale tutaj pan Darek pisze, że tu stoi radiowóz i ładuje mandaty pieszym. No to trzeba ich uświadomić. My kiedyś też chcieli ładować mandat za przejście przez jezdnię, bo mówi, że to nie ma chodnika, nie ma przejścia dla pieszych, więc pana uświadomiłem, że niech poczyta sobie kodeks drogowy, schylił głowę, powiedział dobrze, poczytam, bo nie miał racji. To samo tutaj, tylko drodzy słuchacze, pamiętajcie, wy musicie przechodzić w obrębie skrzyżowania. Nie możecie odsunąć się od tego skrzyżowania powiedzmy 10 metrów w lewo czy w prawo. Trzeba przechodzić z chodnika na skrzyżowaniu na chodnik. A gdyby tam była trawa po jednej stronie? Nie, jeżeli jest przeszkoda jakakolwiek, trawa, łańcuch, jakaś taka murek, barierka, nie wolno nam przechodzić. Czyli z chodnika na chodnik, tylko i wyłącznie. Z chodnika na chodnik musimy przechodzić. Czyli tak pięknie, panie Darku, dziękujemy za rysunki, za zdjęcie. Absolutnie nie mają prawa. Wprowadził nas pan w temat, który dziś chcemy rozpocząć, bo na pewno go nie skończymy. Z przyjemnością będziemy kontynuować za tydzień. Pieszy na drodze, panie Tomku. Rozpocznijmy rozmowę o tym, w jakich miejscach możemy przechodzić przez jezdnię. Wydaje się to oczywiste, ale oczywistym wcale nie jest. Zacznijmy może od tego, że pamiętajcie państwo, jeżeli jesteśmy uczestnikami ruchu, tak to szumnie brzmi uczestnik ruchu, czyli jeżeli jesteśmy nawet pieszym, to już musimy zachować ostrożność. Wychodząc na jezdnię, na chodnik, wychodząc z domu, będąc uczestnikiem ruchu, będąc na chodniku, przechodząc przez jezdnię, przechodząc przez przejście dla pieszych, przepraszam, zagolopowałem się. No przechodząc właśnie przez jezdnię albo przejście dla pieszych, to musimy zachować szczególną ostrożność. Ale jeżeli wychodzimy tylko, jesteśmy na chodniku, to już obowiązuje nas ostrożność. A ta szczególna ostrożność właśnie obowiązuje nas przy przechodzeniu przez jezdnię.
Przeważnie moi kursanci, jak jeżdżą i ktoś przechodzi przez jezdnię, to oni zawsze mówią: o, jak przechodzi, widzi pan, przecież tu nie ma przejścia. Ja mówię: co z tego, że nie ma przejścia? Ale można przejść. Jak to można przejść? Przecież tylko można przechodzić na przejściach dla pieszych. Więc nie, kochani. Można przechodzić też na skrzyżowaniach, ale do tego za chwilę. Najpierw ustalmy sobie tą fotografię, właśnie pierwszą może. Marku, tak, fotografia, rysunek numer jeden. Rysunek własnoręcznie wykonany przez pana Tomka. O tak. Czyli można przejść poza przejściem, ale co jest podstawą? Nie możemy utrudnić ruchu innym pojazdom i nie możemy zagrozić bezpieczeństwa ruchu drogowego. Czyli jeżeli nie mamy przejścia, to te dwa czynniki musimy spełnić. Nie możemy zagrozić bezpieczeństwie ruchu i utrudnić tego ruchu. I jeżeli przejście jest od nas dalej niż 100 metrów, to co jest na tym rysunku, już jest, tak? Jest. Te rysunki wszystkie ukażą się także na naszym fanpage'u na Facebooku po audycji. Tak, jeżeli przejście jest od nas dalej niż 100 metrów, to możemy z tego przejścia nie korzystać. Możemy przejść przez jezdnię i tam nie musi być żadnego skrzyżowania, po prostu przechodzimy czy z chodnika na chodnik, czy z pobocza na pobocze, nie ma to żadnego znaczenia. Specjalnie narysowałem na tym rysunku linię podwójną ciągłą. Pamiętam, że kiedyś jak rozmawialiśmy o przechodzeniu przez jezdnię, słuchacz zadzwonił i powiedział, że został ukarany mandatem, bo była linia podwójna ciągła, on przechodził przez jezdnię. Więc linia podwójna ciągła pieszych w ogóle nie dotyczy. Piesi są, ignorują linię podwójną ciągłą. Podwójna ciągła jest dla pojazdów, to one nie mają prawa po niej jeździć. Pieszy może bez problemu przechodzić. Doskonale. Czy ten rysunek już mamy załatwiony? Tak, możemy to skasować i teraz możemy rysunek numer dwa. Numer dwa, Marku, czyli skrzyżowanie dochodzi. Tak, skrzyżowanie z takim przejściem dla pieszych i odległość przejścia od skrzyżowania jest mniejsza niż 100 metrów. Więc przepis mówi nam jasno, że jeżeli skrzyżowanie jest w odległości mniejszej niż 100 metrów od przejścia dla pieszych, to dopuszcza się przechodzenie przez to na tym skrzyżowaniu. Ale zwróćcie Państwo uwagę, jeżeli to widzicie, ten rysunek, że ten piesik, te ludziki, których ja narysowałem, one przechodzą z chodnika na chodnik. Mhm. One nie przechodzą, gdyby przechodziły między skrzyżowaniem a przejściem dla pieszych, nie mają prawa. Bo przepis mówi jasno, że jeżeli przejście jest bliżej niż 100 metrów od skrzyżowania, to dopuszcza się przejście na tym skrzyżowaniu, a nie w dowolnym miejscu. Więc jeżeli te ludziki nasze przechodzą z chodnika na chodnik, to wszystko jest w jak najlepszym porządku. Świetnie. To mamy wyjaśnione. Tak. Możemy teraz wrzucić rysuneczek numer 3. To już w ogóle jest skrzyżowanie. Tak, to już jest skrzyżowanie, czyli nie ma przejść dla pieszych i ci piesi mają prawo przez takie skrzyżowania przechodzić. Ale znowu mówię, w obrębie skrzyżowania, jeżeli nie ma przejścia dla pieszych. Bo jeżeli przejście dla pieszych jest, powiedzmy, gdzieś daleko, dalej niż 100 metrów od tego skrzyżowania, to też można przechodzić w dowolnym miejscu, niekoniecznie na skrzyżowaniu. No ale wróćmy do naszego rysunku. Przechodzimy z chodnika na chodnik. Po pierwsze, co jest najważniejsze, przechodzimy najkrótszą drogą prostopadle do jezdni. Czyli nie na skos. Nie na skos, tak jak narysowałem. Ludzi chce przechodzić na skos, nie wolno. Jest to strzałka przekreślona. Z chodnika na chodnik prostopadle. Teraz informacja dla kierujących. Moi kursanci często się dziwią, jak skręcają w prawo albo w lewo, ja mówię: ustąp pierwszeństwa pieszemu, który przechodzi. No ale czy nie ma przejścia, panie Tomku? Nie musi być przejścia. Pieszy ma prawo przechodzić przez skrzyżowanie, a my skręcając w lewo bądź w prawo, mamy obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, mimo że tam nie ma przejścia dla pieszych. To o tym mało kto wie. Tak. Teraz ten pojazd też pokazany jest, że jedzie prosto, a przez skrzyżowanie przechodzi pieszy. Mhm. To jeżeli my jedziemy prosto i pieszy przechodzi przez skrzyżowanie, to my mamy pierwszeństwo przed pieszym. On musi nam ustąpić pierwszeństwa, chyba że jest to osoba z ograniczoną sprawnością ruchową lub z białą laską. Wtedy to on ma pierwszeństwo. Czyli jeżeli ja albo inny młody człowiek, powiedzmy, nie wiem, 20-letni, ma nogę w gipsie i chce przechodzić na skrzyżowaniu przez jezdnię, to on ma ograniczoną sprawność ruchową, więc my musimy mu ustąpić pierwszeństwa. Ale jeżeli jest zdrowy, porusza się normalnie, to wtedy my mamy pierwszeństwo jadąc prosto. Ale skręcając w prawo bądź w lewo, zawsze ustępujemy pierwszeństwa pieszemu. No wie pan co? Zaskoczyłem takie panią? Jakie ciekawe historie. Wie pan co, ale mnóstwo ludzi tak idzie drogą właśnie tak na skos, bo zawsze tak chodzili. A no nie wolno właśnie, nie wolno na skos, trzeba iść prostopadle. Możemy wrzucić teraz fotografię, zdjęcia numer 4. Kolaż fotograficzny, to jest kolaż. Kolaż, przepraszam. Marku, ten kolaż taki, gdzie ta kamera? Kolaż. Tu jest kamera. O. Dobrze, kolaż. A może pani mi pokazała ten kolaż, bo ja na swoim malutkim kolażyku nic nie widzę. Proszę bardzo. A będę o tym tutaj mówił. Tutaj też, jak panu lepiej? To nie, tu mam dobrze. Ten rysuneczek wolę.
Bo do laptopa muszę szyję tak wyginać. No właśnie, ja też w sumie, jak panu tak, to ja też. Stróż jakiś dobrze. Taki. Dobrze, więc drodzy słuchacze, powiedzieliśmy, że przez jezdnię można przechodzić, jeżeli przejście jest dalej niż 100 metrów. Można przechodzić przez jezdnię, ale pod pewnymi warunkami. Oczywiście, po pierwsze to, co mówiłem, dwa czynniki. Nie wolno zagrozić bezpieczeństwie ruchu i ruchu utrudnić, wtedy można. Po drugie, po drugiej stronie nie może być jakiejś blokady. I pierwsze zdjęcie pokazuje nam łańcuch. Chcemy przejść z chodnika na drugą stronę jezdni. Przejście jest 100 metrów od nas, dalej niż 100 metrów, więc możemy przejść, ale po drugiej stronie mamy łańcuch, więc nie możemy. Jest jakaś blokada. Drugie zdjęcie pokazuje nam drogę dwujezdniową. To samo. Jeżeli jest droga dwujezdniowa, nie wolno nam przechodzić przez te jezdnie. Czyli nie wolno nam wejść na pas zieleni, który tam jest. Kolejne, jeżeli jest torowisko wydzielone, wyodrębnione z jezdni, też nie wolno nam przechodzić po tym torowisku. Musimy szukać przejścia dla pieszych. Jeżeli torowisko jest niewyodrębnione, czyli jest takie płaskie, równe z jezdnią, można po nim chodzić. U nas nie ma torowisk, więc jest problem z głowy. No i trzecia rzecz, tam przy Nowym Świecie, nie pamiętam nigdy, jak ta ulica się nazywa, albo Ofiar Getta, albo Ofiar Katynia. W każdym razie tam jest kładka. Jeżeli jest przejście nadziemne albo podziemne, mamy obowiązek z tego korzystać. Nie możemy przechodzić przez jezdnię pod tą kładką, czy gdziekolwiek indziej. To jest dla nas przejście dla pieszych, z którego musimy bezwzględnie korzystać. Czy pod okrągłą kładką? Ofiar Katynia, nawet sobie zanotowałem, tak. Że to jest Ofiar Katynia. Czyli pod kładka okrągła też jest po to, żeby po niej przechodzić. Tak, no chyba, że tam są bo ja teraz nie kojarzę sobie miejsca. Znaczy kojarzę miejsce, tylko nie wiem, czy tam są przejścia dla pieszych. No nie jeżeli nie ma przejść, to musimy przechodzić kładką. Jeżeli są przejścia dla pieszych, to możemy przechodzić po przejściach dla pieszych. Panie Tomku, proponuję... Czyli może wróćmy do tego zdjęcia, jeszcze? Które pan tutaj przedstawił. A dobrze, nam, prawda? Bardzo. Więc jeżeli tam te czynniki są zachowane wszystkie, czyli mamy skrzyżowanie, przechodzimy w obrębie skrzyżowania z chodnika na chodnik, to jak najbardziej możemy przechodzić, mimo że przejście jest bliżej niż 100 metrów od tego skrzyżowania. Czyli jeżeli tam stoi policjant, to nieprawidłowo postępuje, próbując nas ukarać. Nie przyjmujemy mandatu i do sądu. Proponuję ciąg dalszych rozważań na temat pieszych na drodze przenieść na za tydzień. Teraz dobrze. Króciutka przerwa i felieton pana Waldka. Felieton pana Waldka. Pan Waldemar Warchoł napisał dzieło pod tytułem Państwo w państwie. Proszę, czekam. No właśnie, tak w widzę, napięciu, że pan skupieniu. Aż wstrząśnięty jest. Witam. Tytuł dzisiejszych moich wypocin jest taki, jak pewien program publicystyczny. Mój rzecz będzie o pewnych czyichś poczynaniach, które jak nic skłaniają do takiego nazwania całej sytuacji. Spokojnie, nie będzie o polityce, chociaż można powiedzieć, że jest to polityka pewnej firmy dotycząca wewnętrznych przepisów drogowych. No cóż, takie czasy. A zresztą już Paweł i Gaweł wiedzieli, że wolność Tomku w swoim domku. Nic, więc to nic nowego. Chociaż zaraz, coś mi się przypomina, że gdzieś na zachodzie Europy podejrzewam, w Anglii był taki przypadek, o czym donosiły wówczas media, że pewien jegomość, raczej sir, jegomość kosił sobie trawkę we własnym ogrodzie, na własnej posesji, na własnym traktorku kasiarce, ale złośliwy sąsiad uprzejmie doniósł policji, że istnieje uzasadnione podejrzenie, że ów sąsiad jest po spożyciu alkoholu. Uzasadnione, bo pewnie tyle, co od niego wrócił, gdzie sobie strzelili po szklaneczce z lodem. W każdym razie sir, policja przyjechała, przebadała gościa i na skutek niekorzystnych wskazań alkomatu wyciągnęła odpowiednie konsekwencje karne, czyli jednak nie wszędzie jest wolność. A w Ameryce podobno strach wchodzić na czyjąś posesję bez zaproszenia w obawie przed zastrzeleniem, a w Wielkiej Brytanii można nawet zamiarem zabrania prawa jazdy. Co kraj to obyczaj, ale póki co jesteśmy w Polsce, to może wreszcie o polskiej wolności. Otóż owa firma wprowadziła sobie na własnym terenie, notabene dość dużym, bo ileś tam hektarów, własne przepisy drogowe. To znaczy zaostrzyła już ogólnie istniejące. Zresztą podobne praktyki spotykałem w wielu innych firmach, ale takie jak w tej po raz pierwszy. Myślę, że już odpowiednio zbudowałam napięcie, jednocześnie rozpalając ciekawość, a więc tadam! Po pierwsze, ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę na terenie całego zakładu. To okej, no dobrze. Dla wszystkich. Auto, motocykl, rower, licza, ciężarówka, wózek jezdniowy, czy ktoś na rolkach, a propos, wszystkich obowiązuje takie ograniczenie. A, i żeby nie było, że to taki pusty przepis, mają fotoradary, które są rozstawiane w różnych miejscach, raz tu, raz tam. Mało tego, fotoradar na trójnogu, bo raz go widziałem, jest w takim maskującym go sweterku moro. I nie ma kilkaset metrów przed tablicy z napisem, uwaga, fotoradar, tu mierzymy prędkość. Nic z tych rzeczy. A i nie ma tam, że jest jakaś granica błędu, że do 10 km, jakieś widełki. Nie. Tak jak na Słowacji, nawet o kilometr za szybko, pokuta.
Po drugie, pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo, co nie znaczy, że może sobie chodzić to tu i tam w poprzek i wszerz, niczym stado dzików po polu z ziemniakami albo kukurydzą. Tylko chodniki i przejścia, tu jest królem. Zbliża się do przejścia, wszystko się zatrzymuje, nawet kruki z orzechami w dziobach. No i po trzecie, po zmroku bezwzględny nakaz noszenia przez pieszych odblasków. Patrzcie, 30 km na godzinę, bezpieczeństwo pieszych i odblaski. Bezpiecznie? No raczej. I można? Można. Da się? No da. Adwokat diabła zapyta, ale kto mnie do tego zmusi? Nikt oczywiście, nikt nikogo do niczego nie zmusza. Jeśli chcesz wejść na teren firmy, to musisz wyrazić zgodę na przestrzeganie tych przepisów, czy to jako gość, czy pracownik. Osobiście uważam te przepisy za zbyt radykalne, no może oprócz tych odblasków, ale 30 to naprawdę za wolno, a to pierwszeństwo pieszych, nasze społeczeństwo nie dojrzało jeszcze do tego. To nie jest dobrze, jeśli tu jest tak, a wyjdziemy za bramę, jest inaczej. Mogą wystąpić u niektórych kłopoty z przestawieniem się, co może generować niebezpieczne sytuacje na drodze. Póki co cieszę się, że tego typu pomysły zostają za bramami i szlabanami różnych firm i niech tak będzie jak najdłużej. Dziękuję, przepraszam i pozdrawiam, Waldek. Dziękujemy. Panie Waldku, Waldemar Warchoł, nasz felietonista. No, ciekawe. I co pan myśli o ciekawe, tym? Ja mam parę przemyśleń. No prędkość, ja nie wiem jak to wygląda. No pan Waldek wie, widział, był, więc wie jak to wygląda. Ja nie wiem, ale 30 na godzinę, przecież prawie we wszystkich osiedlach w Rzeszowie jest 30 na godzinę. Jest strefa ograniczonej prędkości. Nic nowego. Tak jak w osiedlu, no po osiedlach jeździmy 30 na godzinę, bo jest strefa, tak samo tutaj. Nie bardzo rozumiem, jak można pieszemu powiedzieć, że pieszy ma pierwszeństwo. Skąd to tak, wynika? Bezwzględne pierwszeństwo. Czyli pieszy chodzi sobie jak chce, tak, po jezdni, czyli tak jak w strefie zamieszkania, czyli ta strefa, niebieski znak z takimi ludzikami, samochodzikami, strefa zamieszkania, tam jest 20 na godzinę i pieszy też ma pierwszeństwo. Ale z czego to wynika? Nie wiem, może jest dawany jakiś taki regulamin, który ten kierowca musi obowiązek przeczytać i wtedy wie, że ten pierwszy ma pierwszeństwo. No tak, nic złego w tym nie widzę. Napisał, że kto wchodzi, czy jako pracownik, czy jako gości na teren, no to musi zaakceptować ten. No to wystarczyło postawić znak. Wystarczyło postawić znak strefa zamieszkania, tak? Czyli ten niebieski znak z ludzikami. Mamy prędkość 20, znakami możemy ją podnieść do 30. No i pierwszy też ma pierwszeństwo, także żadna nowina, nic takiego nadzwyczajnego. Co tam było jeszcze trzecie? Coś jeszcze było trzecie. Odblaski, tak? Odblaski, przez pieszych. No to jest bomba. No to dla pieszych to oczywiście, dlaczego z pracowników nie mamy zmotywować, zmobilizować, albo wręcz nakazać im nosić odblaski. Są na terenie mojej firmy, więc takie są warunki i macie nosić odblaski. To nic złego w tym nie widzę, bardzo dobrze. No i tak oto, proszę państwa, kończymy dzisiejszą audycję. A mamy jeszcze chwileczkę, czy nie mamy? No dosłownie, ile, panie dobrze. Janeczku, ile mamy jeszcze? Minutkę. No zdążymy. Więc drodzy słuchacze, jeżeli policjant wam chce wypisać mandat, pamiętajcie zawsze o podstawie prawnej. Musi być podstawa prawna podana. Na przykład, jeżeli chodzi o to przejście dla pieszych, przechodzenie przez jezdnię, tam gdzie pan nam wysłał to zdjęcie. Pan Dariusz, artykuł tak. 13 naruszony. W artykule 13 nie ma nic takiego, o czym tutaj jest mowa, więc policjant musi wpisać artykuł, z jakiego artykułu chce nas ukarać. Tak samo mi kolega ostatnio opowiadał o słuchawkach w uszach, że ja nie mogę mieć słuchawek w uszach, jak jeżdżę samochodem. On mówi, dlaczego? No bo tak czytałem i policjant ma za to może ukarać. Ja mówię, artykuł prawny. Pokaż mi artykuł prawny. Kursanci na moim kursie ostatnio też mi powiedzieli, że panie Tomku, nie wolno, bo w tym instrukcji obsługi jest powiedziane, że nie wolno w słuchawkach jeździć na rowerze. Ale mówię, to w instrukcji, pokaż mi artykuł. Nie można mnie ukarać na podstawie instrukcji. To ciekawe by to było. No właśnie. Kończymy dzisiejsze spotkanie. Spotykamy się, uwaga, za tydzień instruktor nauki jazdy Tomasz Pogroszewski. No i oczywiście pani Bernadeta Szczypta, pani redaktor Polskiego Radia Rzeszów. Dziękujemy, do usłyszenia i zobaczenia. Jazda kontrolowana.